Do mnie. Kur! Dobra. Odejdź. Dobra, udział. To nas ripostuje? No, rzeczywiście. Co za pajac. To czy nie wiem, czy brać czerwana, kiedy Małka jest open? Nie, no muszę wziąć Małka. O, runy. Ej, ma diamentowego udyra. Ciekawy matchmaking, co? Jak to jest możliwe, że chłop z diamentu pierwszego gra z chłopem z Grandmastera? Ona ma 500 LP w Grandmasterze. On ma D1 i 1 LP. To jest 600 LP różnicy, stary. To jest tak jakby... To jest Golda pierwszego grał z Silverem dwójką. Jak do tego doszło, stary? Ten też ma promo do Mastera. A, to jest Smurf. Dobra, teraz widzę, to jest Smurf. Okej. Okay. O, jest po prostu Smurf udyr, okej. Okay. Czy widać, że Smurf? No, ma mały level i duży winrate. Jeśli ktoś ma poniżej 40 levelu i gra na poziomie diamentu, to jest Smurf. Ty nie grasz lowlane, ale wiesz co to MMR? Weź, bo ci Hector zaraz skurcza. Skończysz jak Hector z Breaking Bad. Albo level 3 mid, może? Nie, ten chłop nie gra Katariną. Czwarta gra Katariną. To tak jakbym ja grał Lee Sinem. Nie chcielibyście tego widzieć, jak go? Ale kurwa, poleciałem. Dawaj. No montuj ją! Dobra, żyję. Okej, okay. Tylko że muszę zrekalować, niestety. Ty parszywy złodzieju! Zajebał hexpa jeszcze. Sobie wezmę takie coś, żeby nie wchodzić na minus. Chociaż? Nie, dobra, mogę poczekać w sumie do 850. Chcielibyście, żebym grał Lee Sinem? Opalaj Ghosta i w jej... Kurwa, ale... Bracie? Kurde, dawaj. To nas ripostuje? No, rzeczywiście. Co za pajac. Nie bywały taki głupi osioł. Jest mi kurwa Smurf, idź tam sobie na platynie w ogóle. Co za głuptas na udyrze XD. Oj, kurwa kolego. Do mnie. Kur! Dobra. Odejdź. Dobra, o ja pier... Ty, no ja jestem jakimś wirtuozem. League of Legends dzisiaj chyba. Gdy tylko nie mam zwierząt w teamie, to jest zajebiście. Wow, niemożliwe. Smoka wziął, szkoda. O kurde, ale jej rozwalił. Kurde, głowę. Pa, ziemniak! To mi wystarczy. God damn it, szkoda. 1500 i nie cofam, no bo chcę całego demonika mieć na beku już. O to chodzi. Kurde, jego blue wstaje. Aj, nice try. Dobra, nawet nie będę się cofał jeszcze. Tylko pójdę po to jego blue jeszcze. Nie rekaluję, idzie jeszcze w golemy. No to ja idę w jego blue. Hey, wanna play this? Maybe? Patrz. Patrz. No kurde. Tej karmy nie tknąłem chyba, nie? Nie, szkoda. Bo by wpadła kaska też. Dobra. Że TFT jest fajne na początku, ludzie rozkminiają. No to się zgadzam, to prawda. W ogóle, no jest coś takiego ogólnie w gierkach, że gry są fajne do czasu, aż nie zostaną jakby rozkminione właśnie. No. W ogóle dzisiaj miałem właśnie rozmowę z moim trenerem, z moim ziomkiem tak naprawdę, sobie trenujemy. I właśnie miałem taką rozmowę filozoficzno-egzystencjonalną, że niektóre rzeczy naprawdę są fajne w życiu, ale do czasu. Do czasu, aż ich nie... za stópkę, pięknie. 2,5 sekundy. Snare, by the way. Że fajne są te rzeczy do czasu właśnie, aż nie będzie tego za dużo. Po jakimś czasie każda rzecz się przejada. Ty, dostałem 1 zł tylko? Ale lipa. Co myślicie o czymś takim? Czy to prawda? Liga też się przejada. Wiesz co, jakby porównując moje granie w LoL'a w sezonie pierwszym, drugim, trzecim do 10 lat później. Jakby wiesz, lubię tę grę, lubię w nią grać, ale nie ma w tym już takiej magii po prostu i nie ma tego, wiesz, kurwa, tego pierwszego grania po prostu, nie? Odkrywania tej gry i takiego, no, zachwytu po prostu. Wiadomo, że te gry zmieniają, czempiony się zmieniają i tak dalej, ale no ja pamiętam, wiesz, jak pierwszy raz grałem na jakiegoś czempiona, to miałem takie, kurwa, ty, ale czempion, ja dole, co on robi? I wtedy też nie było za bardzo dostępu w ogóle do informacji. Teraz trochę jest tak, wiesz, masz wszystko na tacy trochę podane. Też masz to PBE, więc możesz też tym czempionem pograć. Na wtedy to było tak, że, kurczę, wiesz, wchodził nowy czempion i ja wtedy
Zajarany, mówię. Ale czempiona dali. A teraz, no właśnie, masz PB. Masz, kurde, wszystkie jego liczby. Wszystko od razu wiesz. I nie ma takiego odkrywania po prostu. Takiego doświadczania pierwszy raz. Samemu. Na cybej, koleżanki. Też? Nie. Kurczę, no ja mam do dzisiaj pamiętam, jak w sezonie pierwszym, pierwszy raz grałem w LoL'a. Gdzieś tam, wiesz, pierwsze miesiące. I pierwszy raz spotkałem Wladimira. I sobie myślałem, kurwa mać, jaka ta postać jest OP. On się leczy, nie ma many, jest nietargetowalny. I mówię, Jezu Chryste, ale zajebista postać. Teraz, kurczę, nie mam czegoś takiego chyba. Z tą grą już. O. Koleżanko. Troszkę za głęboko. Możesz ty. Szkodam. Ale może też właśnie wtedy te postacie były troszkę zdrowsze, że tak powiem. Ogólnie. Bo teraz, kiedy nową postać jakąś zrobią, to jest tak p***ona, przecież to, że to się nie da. Nie, no przecież pamiętacie tego Aureliona? Jak pierwszy raz zobaczyłem, to sobie pomyślałem, że tam niezła kleja poszła. Ten, kto tam tego Aureliona robił, to tam niezłe chyba ziółko było palone, kurde, albo inne specyfiki brane. O kurde. Chłopaku, do mnie. No i Fiora będzie p***ona. O! No to ja jestem p***ony jednak. A jednak ma. Ale pomożesz, kolego? O kurde. He. Dobra, ale kurde mi się dobrze gra dzisiaj. Jest super, jest kim grać. To mi się podoba. Chciałbym, żeby ktoś mi pomógł na heraldzicy. Ej, ktoś tu był. Jakiś cwaniak. Ej, co jest? Czy to była normalna interakcja z heraldzicą? Wydawało się deczko dziwno. Jezu Chryste, panowie. Weź mierzy, proszę. Dziękuję. Na wikingach można polegać. Chyba, że jesteś... Oh my... Hej. Zamios majta. Lipa. Ej, grasz Katarina ze mną? Zagramy w LoL'a? Chodź. Aj, nie będzie. No podejdź, tą Katariną, rusz się. Nie, no będzie miał pasywa EW, tika. Double W i po mnie. Rusz, dupcie, tą Katariną. Jezu. Co jest z tobą? Ty, czemu MF-kę puszuje nam bota? Aha. Pomocy. Chłopaki. Dziewczyny. Singed, Kale, Twisted Fade Rise będą kosztować 4800. What the fuck, naprawdę? O Jezu. Trzeba będzie jakiś film zrobić na ten temat w takim razie chyba. Troszkę to rozszerzyć. Patrz. O kurde. Nie trafiłem nic, chyba. No proszę cię! Karma! Dobra, Olaf ją ma, chyba. Mam nadzieję. Kurde, mądry play. Najlepsze co mogę zrobić w tej sytuacji. Ej, Shadow Flame gram chyba tutaj, nie? Mają dużo shieldów. Shield Karma, Shield Eclipse, Shield Zwu. No. Czy ja będę na szara grać? O kurde, ej. Ja pierdolę. Katarina, lecisz. Dobra, dawaj. You can do this, guys. Kurde, you can dance. Dawaj. Raz. Okej. Okay. Skacz. Dobrze. Skacz mi po głowach. Właśnie tak. Soraka ulti. Pyk. Boom. Dobra. Fajnie. Gdzie Olaf dał RK, bo nie widziałem. Dawaj. Olafka. Dawaj. Jezu, jaki on jest tankowaty, stary, ty. Tanki boy. Dawaj, picking. Topory. Dawaj. Oj, Damian. Dobra. No rzeczywiście ta Fiora to trochę low elo. Kajsa ma Erkę. Can play this. Erkę masz byczku. Dobra, zostaw mi. Dobra. Widziałeś to? Tą Erkę? Ja! Jezusicku. Medal, k***a. Entów powinienem dostać za tę grę. No, widziałem, że od następnego patcha ma wejść coś takiego, że będziemy dostawać więcej LP. Ale... Nie wiem, czy to jest dobre. Czy to nie będzie prowadziło do inflacji? LP? Jeszcze większej?
Teraz wiecie, to jest tak samo jak, kurde, z ekonomią. Że jeśli będziesz dawał więcej wszystkim ludziom tego samego towaru, to tak naprawdę nic się nie zmienia, prawda? To, że będziesz miał więcej punktów, to nic nie znaczy, jeśli wszyscy będą mieli więcej punktów. To jakby na podstawie jakiejś tam ekonomii. To są... Oj. No dobra, szkoda. Dead Cup? Daj Dead Cupa. Niech będzie. Znaczy, to też chyba Riot tłumaczy tym, że chcą, żeby ludzie szybciej szli do góry. No ale to jest takie... No to jest inflacja. No, dosłownie Riot Games wprowadzi inflację w LoLu. Nie wiem. Ma to sens? No tak, no niby tłumaczą to tym, że ten, że sezony są dwa i dlatego... No nie wiem. No nie wiem. Czekaj, ja tutaj powinienem anti-heala zrobić? O, w sumie... No, zrobię, dobra. Najważniejszym jakby problemem systemu MMR i aktualnie LP gainów jest to, że może dojść do sytuacji, gdzie dostajesz plus 12 i dostajesz minus 18. To jest jakby największy problem całego tego systemu. Coś takiego jest w ogóle możliwe. Coś takiego ma miejsce. Tylko pytanie, jak Riot może to jakoś wyeliminować? Bo to jest bardzo, no to jest zły po prostu system. Że w ogóle wiesz, jakby... Okej, ciekawe. Że gra jakby dopuszcza do tego, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce. Jak dla mnie, a propos jeszcze tego systemu LP, powinno być coś takiego po prostu, że Riot... Czekaj, muszę skupić, dobra. Że jakby każda osoba mogłaby zresetować swoje LP, żeby były zresetowane do poziomu MMR. Żeby sprowadzić konto do zdrowych LP gainów. Że jeśli masz właśnie takie k***owe gainy, to powinieneś móc poprosić support League of Legends, że panowie, no jak mam takie coś, że mam takie LP gainy, to mi się nie chce grać. Czy możecie zrobić tak, żebym miał normalne LP gainy? Zmieńcie moją rangę na taką, na którą zasługuję realnie, a nie karćcie mnie chujowym systemem. O to mi chodzi, że to powinno być. Moim zdaniem to powinien być priorytet Riotu. To powinno się zmienić. Pewnie spytacie, jak? Nie mam żadnego pojęcia, ale no nie pracuję w Riocie i nikt mi za to nie płaci. Ale jakby mi za to płacili, to będziemy to jakoś kurwa rozkminił, chyba może. I hope. Okej. Graj, 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 graj. Dobra. Ziemniaczek. To ma R-kę? Mam nadzieję, że nie. Dobra, nice, skoczę. Clean. W docie jest rekalibracja, czyli na nowo grasz placementy. Naprawdę coś takiego w docie? No to jest świetny s***wa system. Ja tam nie jestem jakoś zaznajomiony z Dotą aż tak bardzo. Kiedyś grałem dużo, zresztą w jedynkę grałem. W dwójkę nie grałem jakoś tak wiele. Ale no ten system to jest taki totalny jakby, moim zdaniem, że to powinno po prostu być. Ja pamiętam, że raz dosłownie miałem tam w tej mojej 10-letniej karierze League Legendowej. O, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jest. Że wiecie, z LP-kami miałem problemy. Że tam traciłem 20, dostawałem 15. No i legitnie mi się nie chciało grać, coś takiego widziałem. To było tak po prostu demotywujące do grania, że masakra. Strasznie irytujące, to jest system po prostu, no. Wiesz, grasz, pocisz się, wygrywasz grę, dostajesz 15. Mówisz sobie, dobra, spoko, nie? Ale później wchodzisz do gry, dostajesz jakiegoś cymbała na topie, który zrobi 0,7 w 10 minucie, wychodzi z gry i za tę grę dostajesz minus 20. No i co się wtedy dzieje? No f***asz się po prostu na tę grę, bo... No jest to, no co to jest po prostu, nie? Że jakby, no załóżmy, że tą pierwszą grę, ona trwała, stary, 45 minut. Wywalczyłeś ją, wiesz, wyszarpałeś ją po prostu z ust przeciwnika, że tak powiem. A drugą grę po prostu w 15 minut dajesz FF i tracisz 20. I to jest jakby, no to jest właśnie problem tego systemu niestety. Tylko, że problem też jest taki, że no, jak to zrobić, żeby było lepiej? Nie wiem, ale znowu powtarzam, nie jestem pracownikiem Riotu. Więc nie muszę się tym martwić, ale... Mogę narzekać i mówić, zróbcie coś. I to jest piękne właśnie. GG, ale fajna gra. Czyściutka. Że czemu się tak dzieje, że masz takie punkty za rankedy? Na pewno jednym z powodów jest to, że ludzie grają duo z ludźmi, którzy mają gorsze MMR-y i przez to system się psuje. Dlatego też wydaje mi się, że Riot się zastanawiał nad tym, żeby wywalić duo kompletnie z tej gry. Bo to źle wpływa na system cały po prostu, wiesz? Tylko... Wtedy pojawia się drugi problem. Dużo ludzi, jak gra w LoL, to gra duo ze swoim kumplem po prostu, nie? I wtedy tracisz ludzi, którzy chcą grać tylko duo, kosztem tego, że masz lepszy matchmaking. I dlatego wydaje mi się, że nigdy duo nie zostanie zabrane z tej gry. Duży procent ludzi po prostu przestanie grać. Rankedy przynajmniej. Więc będziesz musiał grać flexy, żeby grać z kumplem albo kumplami. Ale flexy są chujowe.
No i tutaj zataczamy koło niestety. Dlatego trzeba całą grę wyjechać i od nowa ją zrobić. Esa.